Drodzy Państwo, mamy dzisiaj szczególny wieczór w kawiarence Piosenka o porcelanie. Jesteśmy teraz bliżej pogranicza czeskiego i mamy dwóch wspaniałych gości. Teresę Drost, witam bardzo serdecznie. I Andrzeja Jagodzińskiego, witamy Cię Andrzeju. Jak Państwo widzicie, bohaterkami są tutaj dwie wybrane na ten wieczór książki. Jo Józefa Szkworeckiego. To jest nasz pogranicza, ulubiony czeski autor. A mamy wiele jego książek wydanych już dzięki właśnie współpracy z Andrzejem Jagodzińskim, który też ma głęboko gdzieś w sercu Szkworeckiego, ale w ogóle jest. Kopalnią tłumaczeń i wiedzy o literaturze czeskiej i słowackiej naszych sąsiadów. Za książkę, którą opublikowaliśmy, Inżyniera Ludzkich Dusz Józefa Szkworeckiego, Andrzej dostał Nagrodę Angelusa, tą środkowoeuropejską, tak jak iż. Sz... Szkworecki, ja wiem. <grym> Dałem ci szansę, dałem ci szansę się wtrącić. Tak. Natomiast Teresa Drozda jest Państwu zapewne znana z radia, z anteny radiowej, gdzie przez wiele lat prowadziła różne audycje kulturalne. Między innymi, ja pamiętam taką audycję Czeski kołsek w Radiu dla Ciebie, prowadzony przez Teresę, a potem podejście. Po z radia w, 20, w 2021 e, chyba roku po, prowadzi swój podcast, drozdowisko i podcast Teatru Muzycznego Kapitol Wrocławskiego. E, I to właśnie w ręce Teresy chcę oddać tego wieczoru Andrzeja. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję pięknie. E, dobry wieczór, dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Teraz musisz sobie odmutować ten mikrofon. I już. Dobrze, ja też powiem dobry wieczór państwu. Andrzej Jagodziński. E, te dwie księgi. nie, nie, słychać, słychać tylko po prostu widzisz, ja mówię radiowo, a ty mówisz normalnie te dwie książki, one nie zostały wybrane na ten wieczór jakoś specjalnie, ponieważ w ogóle bohaterem będzie Józef Szkworecki, jego bohater i przede wszystkim ta zielona książka, to jest ta najnowsza książka, która tutaj w Pograniczu wyszła i to jest dosyć niezwykła rzecz, o czym Andrzej za chwilę opowie więcej, a ja po prostu tę czerwoną, czyli Wszyscy Ci Wspaniali Chłopcy i Dziewczyny wzięłam ze sobą, bo to jest moja najukochańsza książka Józefa Szkworeckiego, która choć Troszkę odbiega od tego, o czym my dzisiaj głównie będziemy rozmawiać. I, no i spróbujemy Państwu trochę poopowiadać, zobaczymy w którą stronę też ta rozmowa pożegluje. Ja jestem fanką rozmów, które nie mają tezy, nie mają wyznaczonego jakiegoś celu, zadania. No jest naszym zadaniem opowiedzieć i przybliżyć trochę tę książkę, ale to jest dość oczywiste, ale co się wydarzy później, trochę to zależy od Państwa, trochę właśnie od tego, o czym Andrzej będzie mówił. No to zacznijmy od tych zwyczajnych żywotów i od tego, skąd ta książka się wzięła, bo to nie jest powieść Józefa Szkworeckiego. To jest książka, na którą się składają E, właściwie, ja bym nawet powiedziała, że dwie powieści, takie trochę krótsze e, i jeszcze trochę krótsze formy napisane przez niego. E, no, e, dobry wieczór Państwu. E, no, w ogóle takiej książki po czesku nie ma. To od razu bo powiedzmy sobie. Wszystkie oczywiście teksty, które składają się na tę książkę, są tekstami oryginalnymi Józefa Szkoreckiego. E, natomiast e, no, to jest mój wybór po prostu. Ta książka ma trójkę tłumaczy. Parę lat temu z moim przyjacielem Jankiem Stachowskim, bardzo znakomitym tłumaczem literatury czeskiej. Zrobiliśmy taki wybór opowiadań Szkworeckiego z, z różnych okresów, składających się jakby z takich trzech wątków: opowiadania o tematyce jazzowej, opowiadania o tematyce żydowskiej i opowiadania takich, z takiego najgorszego okresu stalinizmu, lata 50. – Gorzkie Życie się to nazywało. – Żywoty, gorzkie życie. Gorzkie Życie, tak. Mhm. To, to jedna z niewielu książek Skworeckiego, która nie wyszła w pograniczu, bo większość, większość wydają Małgosia i Krzysztof. I, no i wymyśliliśmy sobie, że... że Pójdziemy dalej w, w tym. Ja z Jankiem bardzo się nie tylko przyjaźniliśmy, ale też lubiłem z nim współpracować. On był naprawdę świetnym tłumaczem. No niestety, niestety, nie ma go już wśród nas. I, i właśnie tę książkę wymyśliliśmy wspólnie. Janek już niestety przetłumaczył tylko jedną, jedną nowelę właściwie. E, miał tłumaczyć taką mini powieść e, m, Nei, która się. która się. E, w, 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 jest szczególna. Ja, za, ja o tym za chwilę do, do tego wrócę. No ale nie, nie zdążył tego zrobić, więc, e, więc zrobiłem to ja. A, a ostatnia, ostatnia rzecz, duża. E, to jest właściwie ostatnia, e, ostatni duży tekst, który Szkworecki napisał już jako. Jako starszy człowiek i opublikował to jest jakby taka. no taka... Po... No powieść chyba. No, no chyba bymy, powieść, Trochę tak. krótsza, ale jednak tak, powieść. Tak, trochę krótsza powieść. No, ma troszkę ponad, tutaj ma trochę ponad 100 stron, tak to, więc. Tak, no myślę, że nawet troszkę więcej. Nawet, no ale wszystko jedno. No, w każdym razie to, to jest tekst, który zamyka jakby całą historię życia Daniela Smirzyckiego, czyli tego. No Takiego trochę alterego samego autora, ale, ale oczywiście nie do końca. Natomiast no, takiego, taką postać, która to, jest, to, to taka postać, która właściwie w, występowała w większości. Tych najważniejszych jego, jego książek, i która. Z przypadkami inżyniera ludzkich dusz na czele. Na czele, ale poczynając od tchórzy, na przykład, czy od, od właśnie batalionu czołgów, która pokazywała, pokazała, pokazywała los tego no, t, 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 tragicznego pokolenia, które, które w ciągu swojego życia przeżyło wojnę okrutną, ale dwa totalitaryzmy, które w wielu, w wielu przypadkach było zmuszone do emigracji. Więc losy Szkworeckiego jakoś jako się, jako się bezpośrednio wiążą z losem Daniela Smirzyckiego. No i to jest ta, ten, ta książka to jest jakby taką w pigułce w pigułce zza, zamyka w, małym, w małej, ma, ma, małym wycinku, zamyka całą tę wielką epopę, która, na którą składa się kilka, co najmniej osiem, osiem powieści Szkworeckiego z Danielem Smirzyckim w, w roli głównej. Ponieważ t, e, e, bat, e, saksofon basowy to jest pierwsza część, otwierająca, książki, otwierająca tak? tę książkę Nowela, którą właśnie Janek tłumaczył. No to są, to są lata młodości Daniela Smirzyckiego, czyli gra w zespole jazzowym, saksofon, jazz i okres okupacji. Następnie, Z młodym, nastoletnim chłopakiem, tak. Następnie Ney. To jest, ja nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ponieważ to jest francuska. Nazwa geograficzna. Dzisiaj to jest przedmieście Paryża. W czasie, kiedy on, on pisał tę mikropowieść, mini-powieść, czy, czy dłuższą nowelę, to była jeszcze podparyskie miasteczko. I, I to był z kolei pierwszy taki duży tekst, który Skworecki napisał po wyjeździe na. Na emigrację, kiedy już wiedział, że nie wróci do, do Czechosłowacji. On jest datowany na 1974. Tak, rok. dlatego, że on to skończył, ale zaczynał, zaczynał to pisać i większość tego, większość tekstu napisał właśnie w tym NI. Tam mieszkał Milosz Forman, z którym, którym Szkworecki bardzo się przyjaźnił i po prostu on przez, przez jakiś czas, nie, nie wiem dokładnie ile, ale nie było to kilka dni, tylko raczej kilka tygodni, a może nawet kilka miesięcy mieszkał u... W, 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 był, był gościem Formana zanim wyjechał do, do Stanów i do... a później do Kanady. I to jest to z kolei są taka to jest bardzo dziwna, dziwna, dziwna yy, yy, forma, wcale yy, nie trudna I, i powiem szczerze, że ja nie jestem. O ile wydaje mi się, że po, nieskromnie powiem, że, że Szkworeckiego czuję i, i, i ten język czuję. I, i, i no, no po prostu jestem zafascynowany z Kworeckim, ale że wydaje mi się, że umiem z tłumaczyć. O tyle tutaj tutaj no nie, nie mam takiej już stuprocentowej pewności. Strasznie się nad tym tekstem nam, namęczyłem, ponieważ to jest z jednej strony e, e, pisane w, w formie strumienia świadomości. Czyli tak jak pracuje mózg, więc przeskakując z tematu na temat, język polski dosyć słabo sobie z, z, z taką formą radzi, więc to, jest jedna, jedna, to była jedna trudność. A druga trudność to było to, że to, że to było coś w rodzaju. Jakiegoś dziennika, takich skrótowych zapisów. Tak, Tam... to ma nawet taki podtytuł Zapiski rozważania historii. Właśnie, to były zapiski, które potem on rozwinął wiele, wiele scen, które tutaj są tylko sygnalizowane. One się potem pojawiają w, w, w dużo bardziej rozwiniętej formie w Inżynierze ludzkich dusz, w, w Cudzie. No i no przede wszystkim w tych, tych dwóch najważniejszych chyba w powieściach No i wreszcie trzecia, trzecia rzecz, o, o, czyli tytułowe Zwyczajne Żywoty. To jest z kolei powieść jakby zamykająca cały ten cykl, czyli Daniel Smierzycki wraca po 20 latach do Kostelca. Kostelec to jest oczywiście pseudonim na chodu, skąd... Miasta, gdzie, w którym się urodził. Miasta, w którym się urodził Szkworecki. Pewnie większość z Państwa no, kojarzy nachod, bo to jest miasteczko, miasto, no, nie, nie, ale niewielkie. Mniej więcej, nie wiem, 15 kilometrów od Krynicy, tylko, tylko już po, po czeskiej stronie. Tak, Kudowa Zdrój nachod. Przepraszam, Kudowy, Kudowa... Nie, Kudowy. Kudowy, nie, tak, no, Kudowa Zdrój Chod. To są tak, miasta właściwie partnerskie, zaprzyjaźnione. Tak, tak, ale, ale to jest wymyślona, wymyślona przez Skworeckiego. Podobnie jak Daniel Smirzycki jest to wymyślone, chociaż, chociaż ponoć jacyś przodkowie Skworeckiego on się dogrzebał, że to by. to Nosili była... takie nazwisko. Skmirzyccy, tak, tak ród, ród taki ziemiański czy szlachecki czeski. Ale sam, sam, sam gdzieś przyznawał, że no, nie jest tego pewny, czy to rzeczywiście jego, jego rodzina była. No, i to jest taka: powiedziałbym, że to jest taka najbardziej gorzka i najmniej, najmniej jest tutaj humoru, i najmniej jest tutaj takiej cienkiej ironii, którą ja strasznie u, u Szkworeckiego lubię w tych zwyczajnych żywotach. No bo to jest powrót po, po 20, a w drugiej części tej powieści po 30 latach do tego nachodu, gdzie on no, spotyka swoich kolegów, koleżanki, przyjaciół no i, i dowiaduje się, kto przeżył, kto nie przeżył, kto się, kto się zeszmacił. Co się stało z naszą co się, klasą. Co się stało z naszą klasą, dokładnie tak. No więc to tyle, to tyle tak w Nie, 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 zapomniałeś jeszcze o jednej części, Red tak, Music. Red Music, tak, to jest, to rzeczywiście dzięki, bo, bo tego bym nie chciał, o tym nie chciałbym zapominać. To jest, to jest no taki nieduży esej, który się początkowo po raz pierwszy ukazał po polsku gdzieś w, w jakoś w połowie lat 80. w, w, w którymś z niezależnych. Wydaje mi się, że nawet w, w piśmie, w którym, z którym ja współpracowałem czy popracowałem, czyli w wezwaniu. Tłumaczyła to pani Elżbieta Lederer, Polka, która była żoną. Iżiego bardzo, Lederera, bardzo ważnej postaci czeskiego dziennikarstwa, człowieka, który, który w, dwukrotnie został skazany za obrazę polskich przywódców. Pierwszy raz po 1968 roku, drugi raz po 1970 roku. Ale prze, przez polskie sądy czy przez Nie, czeskie? Nie, przez czeskie sądy. Okay. To, to absurd tego polegał na tym, że on został skazany za obrazę Gomułki, kiedy już gomołki dawno nie było w, 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 na stanowisku, znaczy nie pełnił już żadnych funkcji. No bo on był dziennikarzem, który w 1968 roku relacjonował to, co się rzeczywiście działo w marcu i w Polsce. I, I pisał w, w sposób zupełnie niezależny. Wtedy prasa była. No tak, była bo to, to jest ten moment tak, w Czechach, dobry, kiedy nie ma cenzury tak. i kiedy można napisać wprost pewne rzeczy. Pani Elżbieta, no i potem, potem oni zostali zmuszeni do, z kolei do wyjazdu na emigrację w, 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 no po, po, po 79 roku, kiedy w 77 roku. O, oboje podpisali kartę. Pani, pani Ledererowa była jedyną Polką, która podpisała czechosłowacki taki manifest najważniejszy czechosłowackiej opozycji demokratycznej, czyli kartę 77. Zmuszono ich do, do więzienia, jakby podwójny, znaczy do, do emigracji po, 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 z podwójnym szantażem, to znaczy... Z, z jednej strony mówiąc, że no jeśli on jeśli nie wyjadą, no to on pójdzie. Do, 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 tym razem dostanie nie dwa lata, ale pięć lat wyrok, a, a ją z kolei wyrzucą do Polski. No więc zdecydowali się na emigrację i ja już jego ja Lederera nie poznałem, ale panią Elżbietę poznałem. Ym, bardzo za, zasłużona i bardzo zacna osoba, Tro, sp, sp, trochę tłumaczyła, nie tłumaczyła dużo, ale trochę tłumaczyła i ten tekst jest, jest świetny. A Red Music to jest po prostu historia tak, zespołu, w którym Szkworecki grał, Szkworecki, no w którym Szkworecki grał ponieważ a Red Music nie dlatego, że, że się… Yy, yy. Łyczek wody, łyczek koniecznie, bo widzę właśnie… Nie dlatego, że to ten kolor mu się jakoś szczególnie, szczególnie podobał, tylko w w Pradze grał wtedy zespół jazzowy bardzo znany w owym okresie Blue Music i on jeszcze wtedy na tyle nie znał angielskiego, że w, nie wiedział, że blue nie znaczy wyłącznie niebieski. E, więc, żeby się odróżnić od plas, praskiego zespołu, e, nazwali się Red Music. E, e, krótko zresztą grał, sam przyzna, przyznawał, że nie był zbyt utalentowanym saksofonistą, chociaż kochał jazz i, i, i jazzowi poświęcił, poświęcił wiele swoich tekstów. Sam, sam mi opowiadał, że saksofon basowy. Oczywiście to jest, to jest też pewna pewna przymrużenie oka, proszę to potraktować. On powiedział, że to ten saksofon basowy to jest właściwie jedyna, jedyna rzecz, która mu się udała i, i która w, w Stanach Zjednoczonych się przyjęła i to był rzeczywiście spory sukces. No wie ale wie pan, to nie moja zasługa, bo to po prostu amerykański temat jazz, to po prostu był taki samograj. To jest piękna, piękna nowela, która E, e, taka pełna miłości do, do jazzu, ale też pokazująca no, dramatyczną sytuację. Dramat, wojna, jazz, sytuacja. No, nie, nie będę streszczał. Tak, nie opowiadajmy. Ale ja tylko jeszcze chcę tak dla porządku. Czyli z tych czterech tekstów, które są tutaj pomieszczone w tym tomie, w tych zwyczajnych żywotach, Trzy ukazują się po raz pierwszy, bo rozumiem, że to Red Music pewnie się gdzieś ukazało w drugim obiegu. Tak, tak, Red a, Music się ukazało w drugim a, obiegu. A saksofon basowy? Saksofon basowy wydaje mi się, że, się, że, Janek, że Janek publikował… W Literaturze na Świecie? Chyba w Literaturze na Świecie, tak. Chyba w Literaturze na Świecie. Ja robiłem taki numer poświęcony Skworeckiemu i chyba w tym numerze nie… Tego już nie pamiętam, ale w, chyba wcześniej. Znaczy Janek to, już, Jan, Janek to już przetłumaczył wcześniej. Ale te natomiast, dwie natomiast, mikropowieści, tak, które ty tłumaczyłeś, ukazują się po raz pierwszy w Polsce. Po, po raz pierwszy w Polsce i specjalnie na, na użytek tego, tej, tej, no czy specjalnie dla tej, dla tej książki. I właściwie, właściwie, żeby już tak, możemy to kontynuować, ale... P Powiem tylko, że właściwie zostało jeszcze no. z tej całej sagi yy, yy, Daniego, yy, da, daniego, yy, da, daniego Smirzyckiego, została jeszcze nie, niewielka powieść, yy, która by się yy, no, chyba, yy, nie wiem, no, roboczo by, by, to tak, taki czeski tytuł jest, więc, więc roboczo być może trzeba by było znaleźć lepszy, ale to jest, to, się, to, by, to by się nazywało Koniec wieku Nylonu. I to jest taki o Daniel Smizycki właśnie i jego, jego młodzi przyjaciele tuż po, tuż po zakończeniu wojny. To znaczy, w Czechosłowacji. No pewnie państwo wiecie, ale, ale może, ale może nie, nie wszyscy z Państwa wiecie, że Czechosowacja miała. Trochę inną drogę po 1945 roku. znaczy Tam rzeczywiście się odbyły normalne wybory, gdzie co prawda wygrali komuniści, ale nie uzyskali większości. Te wybory, nawet dzisiaj, z dzisiejszej, już, już w dzisie, według dzisiejszych historyków, nie były sfałszowane. Były może trochę. Nierówne, nie, nieproporcjonalne, no, czy by, by, by były, były oczywiście naciski, propaganda i tak dalej, ale nie były, nie były niedemokratycznymi wyborami, i komuniści je wygrali, a ale nie mieli większości, więc została stworzona taka wielka koalicja, którą, która obejmowała się wszystkie, wszystkie partie polityczne, z wyjątkiem tych, które zostały. Przez, głównie przez, pod naciskiem komunistów, zakazane. No i dopiero, dopiero luty 1948 roku, czyli pucz komunistyczny w Czechosłowacji oznaczał, oznaczał wejście na tę samą drogę, na którą Polska już, już trochę wcześniej weszła i inne kraje też, więc ten, wpływem. Tak, więc ten, ten krótki, krótki okres no, był, był dość ciekawy, bo to były, to były już z jednej strony no, bardzo wyraźne takie, takie pierwsze, pierwsze przejawy ty, yy, dyktatury komunistycznej, a z drugiej strony no, było jednak jeszcze wiele, wiele swobód. Więc, więc to, to jest. Yy, no i przede wszystkim. Yy, jak to już Chworeckiego, to nie, jest, to nie jest, żadna z jego książek nie jest taki, takimi, to, to nie są takie czysto polityczne książki. To jest po prostu opowieść o. Młodym szanszecie, tak, który losie jest w takiej, a niewinnej sytuacji. w taką sytuację, tak. Młodym, a potem do, 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 dojrzewającym, Dokładnie. coraz bardziej dorosłym i tak dalej. Dokładnie. Tak. I ten nylon, rozumiem, dotyczy ten koniec w wieku no tak, nylonu, tak? No to są te trzy tak, to, to lata. To są, no te trzy lata, czy powiedzmy ko do, do, mhm. do, do końca lat 40. Jasne, czyli właśnie. tak naprawdę powinno się to ukazać po sa saksofonie basowym, tak? Chronologicznie. Wiesz, no, no tak, ale oczywiście książki z Kworeckiego w, w książki Cezosowacji też się nie ukazywały chronologicznie i nie ukazywały się tak jak Niech też pewnie chronologicznie nie pisał. O no, nich chronologicznie też nie pisał, oczywiście, ale no, tchórze, która, która, którą zadebiutował, książka, która, która no, ukazała się najpierw. W 1998 roku 58 i natychmiast roku. poszła na przemiał. Natychmiast poszła na przemiał, ponieważ za zaatakował ją sam pierwszy sekretarz Partii Komunistycznej i, i y, 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 y prezydent już chyba wtedy y, nowotny. Chyba już tak, chyba już był wtedy prezydentem też. Y, y, na co Skworecki op opowiadał mi, że wie pan, dzisiaj to bym takiej nie był, byłbym w stanie zapłacić za taką reklamę ponieważ ja z debiutanta nagle, nagle stałem się po prostu powszechnie znanym pisarzem. Nikt, nikt nie znał mojego nazwiska. A nagle wszystkie gazety zaczęły pisać nagle o książce, której nikt nie czytał. Której nikt nie czytał, e, a, a w dodatku książka niby poszła na przemiał, ale na przemiał po, ponoć po, po z, trafiło kilkadziesiąt egzemplarzy. Reszta została po, pod, spod, spod lady była sprzedawana i to był absolutny bestseller. No i po, po, ponownie się ukazała w 1963 roku i, i to już, już, się, już wtedy Szkworecki był sławnym pisarzem. Co prawda zapłacił za, te, za to wycofanie tych, tych te tchórzy z księgarni posadą w literaturze na świecie, czes, czeskiej, odpo, czeskim odpowiedniku literatury na świecie, bo on był w ogóle anglistą z wykształcenia i bardzo wiele tłumaczył. Literatury angloamerykańskiej miał ogromne zasługi w tym okresie, właśnie tam, druga połowa lat 50., i, 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 no i właśnie całe lata 60. No ale to, to już wtedy, wtedy, było, wtedy już był. Natomiast Batalion czołgów, który powstał zdecydowanie wcześniej niż, niż tchórze... Bo napisał, bo napisał batalion czołgów no, po, po wyjściu z, po, 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 po tym podbyciu odbyciu służby wojskowej. Czyli to były no, lata 50., takie, ale takie ostre Czasnym. lata 50. -te. Tam jednak sta znaczy stalinizm w Polsce też był straszny i też był zbrodniczy i też był krwawy, ale w Czechosłowacji był jednak. Był jednak no, po, po prostu potworny, znaczy tam proporcjonalnie wydano znacznie więcej wyroków śmierci niż w Polsce. Mimo, że w Polsce było walczące podziemie, w Czechosłowacji nie było i tak dalej. Mało się o tym w Polsce wie. No więc, więc on rzeczywiście napisał te tę książkę, po czym się przestraszył, co, co on napisał i, i, i schował ją głęboko i dopiero próbował to. Próbował to wydać, ośmielił się, żeby w ogóle to wyciągnąć gdzieś z dna Suflady, no gdzieś w, 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 poło w połowie lat, no nie, w połowie lat 60., już, już takie próby, w, próby się pojawiły, ale bez szans. Książka, się, książka już była gotowa, złożona, miała się ukazać we wrześniu. 68 roku. No ale, no, ale w sierpniu wjechało co no, wjechało. W sierpniu wjechały czołgi się skończyło, także książka się ukazała na emigracji. Odniosła ogromny sukces na emigracji i to go zresztą no, jakoś zainspirowało, żeby stworzyć wydawnictwo. Dzięki, jeszcze... dzięki temu, za, za pieniądze za, zarobione na tej książce, nie były to jakieś astronomiczne pieniądze, bo. Publiczność czy, te, czytelni, czy baza czytelnicza emigracyjna była dosyć szczupła. Ale jednak pozwoliło mu to założyć wydawnictwo, i to wydawnictwo po prostu ocaliło czeską literaturę lat 70. i 80. Tam się ukazało ponad 220 książek przez te, przez te kilkanaście, czy, czy no, kilkadziesiąt lat. no bo to w, w, myślę, że w 1973 czy czwartym roku powstało to wydawnictwo, także no to tyle. No dobrze, ale y, zaczęliśmy mówić o tym, że te książki nie były pisane chronologicznie, nie ukazywały się chronologicznie. No dobrze, no to co robimy z tym wiekiem nylonu? Przek już, już masz to na warsztacie? Wiesz co, no, no zrobię to pewnie. No jasne. No. I wydaw, wydawcę już mamy, więc to nie jest jakiś, rozumiem, wielki problem. Znaczy, problemem nie. jest twój czas. To, żebyś go znalazł. A ja w ogóle miałam Państwu tak naprawdę zacząć, w ogóle miałam zacząć to spotkanie od tego. Nie zwróciłam uwagi, czy w Czechach się o tym mówi i czy są jakiekolwiek wydarzenia. Ale rok 2024 to jest rok setnej rocznicy urodzin Józefa Szkworeckiego. My jesteśmy. W roku setnych urodzin Szkworeckiego. Myślę, że nie jest tak strasznie fetowany, chyba głównie dlatego, że w sumie zmarł dość niedawno. Bo jednak on miał bardzo długie życie. Zmarł w 2012 roku, więc być może jeszcze zbyt, zbyt niedawno, żeby robić jakąś wielką fetę i jakieś, jakoś, jakoś bardzo hucznie obchodzić te, te jego setne urodziny. Ale myślę, że. To jest też w ogóle piękny pretekst tego naszego dzisiejszego trochę spotkania. Tak. No tak, ale to ja, ja chciałem powiedzieć, że, że w ogóle Szkworecki był niesamowitym, niesamowitym tytanem pracy. Ja, ja no znam to jest mój kochany pisarz i znam właściwie wszystkie, wszystkie jego teksty. Z literatury pięknej, natomiast on pisał ogromną ilość esejów o, o jazzie, o literaturze, o muzyce w ogóle, o filmie, no, właśnie, a propos. Tak. Tutaj mamy tych wszystkich um, wspaniałych chłopców i dziewczyny, i, jeszcze, jeszcze potem dojdziemy do tej książki. I po prostu muszę powiedzieć, że, że ja nie jestem w stanie pojąć, jak on. Jak on potrafił to wszystko zrobić? Powiesz. A jeszcze przecież nie pisał on... wyłącznie książek o danym, Dokładnie. wyłącznie powieści o danym, prawda? Dokładnie. Są muzyczne jeszcze dwie tak. wielkie powieści. Jedną też przełożyłeś, czy obie już? Nie, jedną. Jedną. jedną, no właśnie. jedną. Yy... Szaloną, zupełnie książkę. Tak, no bo on yy, no dostał, dostał jakieś stypendium w, w Stanach, zanim jeszcze został profesorem Uniwersytetu w Toronto. I no i postanowił napisać książkę o pobycie Dworzaka w Stanach Zjednoczonych. To dosyć, dosyć mało znany epizod. On tam spędził e Antonin Dwozak, no, kompozytor K klasyczny, ale jednocześnie taki, z, który to e no, no, Wiele elementów jazzowych w jego, w jego w muzyce można znaleźć i był takim wręcz no, jednym z prekursorów nie tyle jazzu w Stanach, bo oczywiście jazz istniał wcześniej, ale wprowadzenia jazzu jakby do takiego obiegu kulturalnego, elity kulturalnej. podniesienie nie, nie, jego rangi. Tak, dokładnie, mm -hmm. dokładnie. Też uczył, uczył w konserwatorium w, założonym w pierwszym w, w Nowym Jorku i, i, i jego uczniami było wielu słynnych jazzmenów później. Więc to bardzo, cie, bardzo ciekawa książka, kompletnie inna niż, niż cały ten cykl o, o Danym Smirzyckim. Natomiast znaczy, bo co chcę powiedzieć, że, 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 to, że on był naprawdę no, niezwykłym tytanem pracy. Pracował y, 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 jako profesor y, uniwersytetu. Prowadził wydawnictwo z, w, w, tylko we, we, we dwójkę z żoną. To znaczy on czytał wszystkie teksty, on je, cze, większość z nich redagował tektyk, które się ukazywały w, w, w tym. No, pisał, napisał kilkanaście wielkich, wielkich, obszernych powieści. Napisał dziesiątki albo może i setki esejów czy, czy tekstów kru, kru, dłuższych, krótszych, publicystycznych, fascynujących, o, o, zwłaszcza jazzowe czy, czy literackie. E, e, no więc... To, to, to naprawdę i te teksty są strasznie ciekawe. Znaczy on był niezwykłym i naprawdę takim, takim bardzo bardzo wnikliwym, wnikliwym a, ale też te cieka, ciekawie piszącym mm -hmm. znawcą o, o literatury zwłaszcza amerykańskiej. On był zafascynowany za <coughs> kulturą, <coughs> kulturą amerykańską i. No i dużo o tym pisał. Więc. No, nie, niezwykła postać, niezwykła. E, To w takim razie, jak już Andrzej zaczął mówić o esejach i, i, i o tym, o, te, o tych jakby nie do końca beletrystycznych tekstach Józefa Szkworeckiego, no to ja też właśnie bardzo gorąco chcę Państwu rekomendować tę książkę. Znaczy, ona już jest niedostępna podobno. Można polować gdzieś na jakichś aukcjach internetowych. Też w tłumaczeniu Andrzeja. Dzisiaj, e... dzisiaj jest w sklepiku... Pogranicza w Sejnach widziałem trzy sztuki. Wow, no to y, ja naprawdę polecam. Wszyscy ci wspaniali chłopcy i dziewczyny. Y, I to, to ja, jak wzięłam tę książkę do ręki, ja jestem, ja, te, ja jestem fanką tej książki, chyba najbardziej, jeśli idzie o Kworeckiego. Y, ale może to jest kwestia tego, że jestem fanką w ogóle tak niemożliwych książek jak ta. Ponieważ y, ta książka to jest historia. Czeskiej nowej fali, opowiadanej z punktu widzenia faceta, który był w samym środku, który trochę też w tym wszystkim maczał palce. Więc on o wszystkich tych wielkich aktorach czy reżyserach, z formanem na czele, do których my dzisiaj podchodzimy no, z ogromnym nabożeństwem, pisze jak o swoich kumplach i kolegach. Jednocześnie jest to, tak jak mówi Andrzej, bardzo wnikliwe, ale też bardzo komunikatywne, ponieważ to nie są żadne jakieś naukowe wymądrzania się, ponieważ on te eseje, czy też te teksty, czy też te wykłady, bo to są właściwie wykłady, napisał po to, żeby opowiadać o tym czeskim kinie swoim studentom w amerykańskim, no właśnie. W związku z tym pisał mój małżonek mówi, że Amerykanie nie są zbyt mądrzy, więc on pisał właśnie dla takich trochę. W każdym razie o Europie, a już o, o Czechosłowacji, no, o to, i to, to nie wiedzieli to. zbyt dużo. I, I w taki sposób Krorecki to pisał. I to jest książka tak fascynująca, tak niesamowita, bo my razem z nim wiedząc trochę więcej, nagle się znajdujemy w środku tego wszystkiego, w czym on był. A mówię też o tym, że to jest książka niemożliwa, dlatego że no teraz pomyślcie, jak może pracować mózg wydawcy. Przychodzi tłumacz i mówi, słuchajcie, bo mam takie eseje o czeskich filmach, które co prawda są sprzed 50 lat, więc już może tam ze trzy ktoś pamięta, ale więcej to raczej nie. I napisał je bardzo znany pisarz, no, który wiecie, no, raczej jest znany z innych rzeczy, nie z tego, że pisze eseje o filmie, no i w ogóle to prawdopodobnie tylko Czechofile to przeczytają albo jacyś filmoznawcy, a wydawca mówi, o super, dobra, to wydajmy to. Więc wiecie, to jest dla, dla mnie, to jest książka niemożliwa i e, e, to znaczy tu się nic nie miało prawo udać, a udało się wszystko i to jest po prostu... Absolutnie wspaniała <noise> wspaniała książka. A ty też miałeś frajdę tłumacząc to. Ja miałem, tylko inną, ja jak miałem rozumiem. Miałem ogromną frajdę, ale też trzeba. Znaczy powiem jeszcze tak, że właściwie ta, ta książka powstała kompletnym przypadkiem. <noise> ponieważ. No, no co, no mamy przypadki inżyniera. No to no tak, Jesteś tak. takim inżynierem. <głos> <głos> przypadki e... są. Wpisane w Twoje życie. Znaczy, to było tak, że kiedy on już otrzymał propozycję, właśnie nie pracy, tylko jeszcze najpierw był zatrudniony jako taki visiting professor na, na Uniwersytecie w Toronto. No ale co zrobić z Anglistą na Uniwersytecie w Toronto, gdzie Anglistów jest odgroma? I jeszcze w dodatku, anglistą, który w jakiejś komunistycznej Czechosłowacji skończył anglistykę. No więc nie bardzo wiedzieli, co z nim zrobić. I on sam wpadł na pomysł, że może w takim razie, ponieważ no, Czechosłowacka, Czechosłowacka nowa fala lat, lat 60. No, do, zrobiła dosyć sporą. W, Furore na, na, na całym świecie. Na szczęście był też Oscar, więc był można Oscar, było się dowiedzieć. i Prawda, tak dalej. Troszkę... No więc, więc i, i młodzi ludzie się, się tro, trochę ten, to kino znali. No więc postanowił zrobić taki cykl, no ale sama nowa fala by nie wystarczyła. Więc zrobił taki cykl wykładów Historia Czechosłowackiego Kina. I y, 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 y to był bardzo, bardzo Taki porządny cykl wykładów. On, się, on był szalenie takim człowiekiem sumiennym, skrupulatnym, bardzo się przygotował, Za, zaczął gdzieś tam od y, XVIII wieku, od wykładów y, y, Jana Ewangelisty Purkinie, który w, w z, z lekarza, który swoim studentom y, rysował takie. Takie, no, takie. obrazki. I przesuwał te, te obrazki pokazując im, jak w ten, w ten sposób pokazując studentom, jak pracują jelita. No i to właśnie, że to były te początki czechosłowackiej kinematografii. I no, potem jest cała, cała historia. Cała historia międzywojennego kina czechosłowackiego, o czym w Polsce się właściwie prawie nic nie wie, ale Czechosłowacja rzeczywiście w okresie międzywojennym była potęgą filmową. Kręcono tam bardzo wiele filmów, po prostu nieporównywalnie więcej niż w Polsce. Wytwórnia Barandow była znacznie większą i poważniejszą. Wytwórnią niż niemiecki Babelsberg w tamtym okresie. No to była, to była potęga europejskiego kina. No więc również o tym. No ale w sumie powiedzmy, i, i potem lata, lata powojenne, całe, te, całe to kino stalinowskie, on tam nie miał zbyt dużo materiałów, więc, więc to naprawdę to była gigantyczna i, i mrówcza praca, żeby przygotować się. I wyobraźcie sobie Państwo, że ten wykład, który właśnie nie miał prawa, nie miał prawa przyciągnąć więcej niż może pięciu studentów, no stał się hitem na, na Uniwersytecie w Toronto. Chodziło, przy, zapisało się tam masę studentów i on głównie dzięki temu zdobył tam stały etat. No, i jak już, jak już się tak napracował, no to napisał z tego książkę. I stąd, stąd. A książka jest naprawdę szalenie, szalenie fajna, bo ona jest, z jednej strony, to jest naprawdę porządna historia czechosłowackiego kina, a z drugiej strony, no to jest kworecki. On tam opowiada to, te, ma, masę różnych anegdot, wtrąca. W, w On tych wszystkich reżyserów od. od początku lat 60. -tych, to on tych reżyserów znał osobiście. To dotyczy czeskiego kina. To, on to pisze wyraźnie, ponieważ no, słowackie kino było trochę inne. Czechosłowacja była krajem, gdzie znaczy od 1968 roku była krajem federacyjnym. W związku z tym nie było Ministerstwa Kultury Czechosłowackiego, tylko było Ministerstwo Kultury Czeskie i Ministerstwo Kultury słowackie. Była spora autonomia tam w. w, w te... O czym e... też mało wiemy, prawie w ogóle o tak, tym nie tak, wiemy. Tak. No więc, y, y, więc on podkreśla, że to jest, że to jest czeskie kino. I on się z tymi, z wieloma z tych, tych reżyserów, aktorów też i aktorek, ale przede wszystkim reżyserów przyjaźnił, więc on pracował z nimi. On pisał scenariusze z niewielkim powodzeniem, bo większość cenzura zatrzymywała, więc niewiele z tego wychodziło. Albo, albo jak nie cenzura, to, to już na etapie takich przy, przygotowań do. do na, na etapie samego pomysłu. Ten pomysł był odrzucany przez wytwórnie filmowe, ale, ale no znał to środowisko, więc jest tam masę, masę opowieści. Ta książka też jest, jest trochę przeze mnie zmodyfikowana, bo, bo ja z, o, o, czytałem też fantastyczny esej o o Męclu, o, o, o jego. O jego e, e, pracy reżyserskiej, ale też e, o jego scenariuszach, które pisywał razem z, z Hrabalem, e, i Szworecki przyjaźnił się z, z Męclem. E, I i, i, i postanowiłem włączyć ten, ten esej, bo to jest to, to wspania jest w ogóle wspania wspaniały Wspaniała, tak. wspaniała taka analiza, bardzo też dobrze, dobrze się czytająca, a jednocześnie bardzo fachowa analiza e, e, tego, jak, e, jak się zmieniał, e, zmieniał że tak powiem, produkt. Od scenariusza, od powieści Hrabala przez pierwszą wersję scenariusza, drugą, potem montaż, i jak, jaki jest efekt filmowy. Szalenie ciekawe, mimo że to, że to bardzo fachowy tekst to czyta się go po prostu jak, no, jak do, dobrą powieść. Tak, tak. Ja, ja absolutnie się pod tym podpisuję i jak mówię, jestem ogromną fanką tej niezwykłej zupełnie uważam też na polskim rynku w ogóle książki. No dobra, ale wróćmy jeszcze do zwyczajnych żywotów, ponieważ powiedzieliśmy o tych czterech. Istotnych tekstach, które składają się na tę książkę, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o takim cudownym postscriptum, które w niej jest, bo w tej książce jest też, też zamieszczony wywiad, Twoja rozmowa z Józefem Szkworeckim, która, która została zrobiona w momencie, kiedy te zwyczajne żywoty ukazały się już, były już na świecie, ale nie wiem, czy po czesku, czy po, czy po angielsku. Nie, ta, ta, ta rozmowa się odbyła gdzieś 2008-2009, w każdym razie po, po Angelusie, którą, którego dostał Skworecki. Słucham? No dostaliśmy tak, znaczy ja dzięki niemu, no, bo to wiesz, to, to jest oczywi Nie. oczywiście to, <grywa> to, jest, to jest ważna nagroda dla tłumacza też, ale, ale to jest taka nagroda, wiesz, że to jakby z przydziału dostajesz. Twój autor dostaje, tak, twój autor dostaje, to ty dostajesz... Oj, ale tłumacz z dostaje dlatego, autor dostaje dlatego, że ma dobrego tłumacza, no proszę cię. Autor dostaje dlatego, że napisał świetną książkę. No więc wiesz, to jest. To, to, to jest trochę inaczej. Ale to była, to była rozmowa, którą ja z nim zrobiłem dla radia. Ponieważ taki już też nie, nieżyjący mój kolega Andrzej Piszczatowski, aktor teatru powszechnego. Który był dobrym, dobrym aktorem i, i w teatrze powszechnym występował wiele lat, no ale powiedzmy szczerze, że nie był takim najwybitniejszym aktorem. Natomiast on w, w latach 90., na początku lat 90., zaczął coraz, coraz więcej robić słuchowisk radiowych i odkrył, znaczy to okazało się, że jest no, fantastycznie utalentowany po, pod tym względem. On robił adaptacje różnych, robił nie tylko klasyczne słuchowiska, pisane jako słuchowiska, a właściwie bardzo rzadko robił ta, takie. Robił po prostu swoje adaptacje różnych tekstów literackich i między innymi zrobił przepięknie, przepięknie zrobił ten. Saksofon basowy w tłumaczeniu Janka Stachowskiego. Znany Państwu Paweł Trzaska zrobił do tego muzykę. I to było naprawdę wybitne, wybitne słuchowisko, które czym otrzyma... Słucham? Nie Paweł, tak. Mikołaj oczywiście, tak. Które dostało Priitalia. No italia to jest właśnie taki Oscar, no, no taki Oscar, tak, Oscar, czy Nobel mm -hmm. e, tak. dla, dla, dla radiowców i, i już jakby wyżej nie można podskoczyć. E, e, no i właśnie Andrzej, Andrzej mnie prosił, żebym, żebym się ze Szkworeckim połączył, więc pojechałem do radia i, i zrobiłem z nim te, taką rozmowę, która nigdy nie była nigdzie drukowana, no, po prostu się ukazała w, w radio i... I, I tyle. No wspaniale, bo ja w pierwszej chwili, e, ponieważ ona właśnie nie ma tego przypisu. E, ja zapomniałem, zapomniałem <laughs> o tym, tak. <laughs> Więc ja oczywiście w pierwszej chwili pomyślałam, że to jest e, z banitów, ale potem jednak się okazało, że nie, 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 ma, nie ma prawa. No dobrze, a jakbyś miał pójść na piwo, to wolałbyś pójść na piwo z Danym Smirzickim e, czy z Józefem Szkworeckim? Nie, no z Józefem Szkoreckim. Z Józefem Szkoreckim. On piwa, piwa za bardzo nie pił, ale pił whisky. Ja też mogę whisky pić. Bardzo był to, bardzo był to znaczy ja no miałem szczęście po, poznać Szkoreckiego. Tak twarzą w twarz? Tak, oko, twarzą w, oko. w twarz i nawet spędzić z nim trzy dni w Warszawie. I, i, i na, przyjechał na, na, no w zasadzie na moje zaproszenie. W, w, zaraz w 90 roku to była jego pierwsza wizyta w, w Czechosłowacji po 1989 po roku. Jeszcze wtedy, jeszcze wtedy, ani on, ani żona nie mieli czechosłowackiego obywatelstwa, bo zostało im zabrane przez władze komunistyczne. Gdzieś w połowie lat 70., no za to, za to że, że to wydawnictwo prowadzili. Więc prowadzili działalność anty, antypaństwową i antysocjalistyczną. I no, byli, w, byli w Pradze, to, była, to było ogromne wydarzenie. Szkworecki był przez cały czas szalenie popularny w kraju, mimo że, że od, 80, od 60. Od czy od 70 roku absolutnie nie, nie, nie istniejący oficjalnie. Nie wydawany. Jego książki usunięto z, z bibliotek. Znaczy, to też jest jakby taki, taki, taki kolejny, kolejna rzecz, o, o której się w, w Polsce mało wie. Znaczy, komuna w, w Polsce nie była zbyt łaskawa dla, dla kultury i to doskonale wiemy, ale. I cenzura szalała, i, i, i pisarze bywali zakazani, ale jednak no, nigdy nie było tak, to tak na, na taką skalę. Nigdy nie usuwano y, y, tak masowo książek z bibliotek. Y, kogoś, kto właśnie podpadł, tak? tak kogoś, mhm. kto, kto podpadł, jak to, jak to się działo w Czechosłowacji, gdzie, gdzie właściwie po 1969 roku no, przestała istnieć. Cała, cała elita przestała oficjalnie istnieć, cała elita literacka, filmowa, muzyczna i tak dalej. No więc, więc mimo, mimo wszystko jego książki przemycano do, do kraju, przepisywano, kolportowano na, na różne możliwe sposoby, więc to, była, to, była, to był taka, taki triumfalny powrót. Po, po latach prezydent Havel odznaczył ich wysokimi odznaczeniami państwowymi. Absolutnie zasłużenie, bo, bo to wydawnictwo 68 Publishers, prowadzone przez Zdenę Saliwarową i przez Józefa Szkworeckiego, no, uratowało czeską literaturę. Przy czym dla Skworeckiego to był ogromny wysiłek, prowadzenie tego wydawnictwa, ale dla Zdeny, dla jego żony, to była właściwie ofiara życia. Ponieważ ona przestała istnieć jako, jako pisarka. Ona była bardzo ciekawą pisarką. Wydała trzy y, y, książki. Jedna powieść jest absolutnie znakomita. Tak, pamiętam, kiedyś o tym rozmawiałem. Że też mówisz o tym, że to jest jakiś Twój rodzaj. Y, takiego, nie wiem, oddania jeszcze sprawiedliwości, właśnie zdanie, przełożenie no mam, tej mam książki. Mam taki wyrzut sumienia, że ta książka nie jest, nie jest w Polsce znana i namawiałem różne koleżanki młodsze. Nie jest to tak, że to powinna kobieta tłumaczyć tę książkę, ale dobrze by było. No. No, pewnie ją kiedyś zrobię, jeśli, jeśli czasu i sił wystarczy, bo, bo rzeczywiście uważam, że powinna się, powinna się ukazać. No, Zdena Saliwarowa po prostu poświęciła się całkowicie temu wydawnictwu. Ona e, e, robiła skład albo zamawiała robiła korektę, pakowała, prowadziła tę buchalterię, pakowała paczki, wysyłała książki osobom zamawiającym i tak dalej. No to była szalenie Zalenie i, i i była taka no, wyczerpująca praca. Odpryski tego są w przypadkach inżyniera ludzkich dusz, jeśli dobrze pamiętam, jest tam san, san, trochę... Wy, wydawczy, tak. moja wydawczyni Santenerowa. Tak, więc <grym> tak, tam, tak, tam, tam, trochę, tam trochę, 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 trochę o tym jest o tej o tej tytanicznej pracy, choć oczywiście no, w duchu e, przypadków. No mhm. i, a ponieważ ja ze szkwereckim korespondowałem no już tak gdzieś od, od, od połowy lat 80. to do, dosyć żywo, no to się dowiedziałem o, ty, o tej i, i, ich podróży i, i zaproponowałem, żeby może wracali przez Warszawę, no, że skoro z, i tak lecą z Frankfurtu do, do, y, y, do Toronto, no to z, z Warszawy też latają samoloty do Frankfurtu. No, i oni to zaproszenie przyjęli. M ówczesna pani ambasador y czechosłowacka, moja koleżanka z z długoletnia, y ich po prostu za zaprosiła do swojej rezydencji, więc oni tam mieszkali. Mieli spotkanie i w penklubie, i w, i w stowarzyszeniu pisarzy, no i na uniwersytecie, więc no i, i spędziłem z, nim z nimi trzy dni. To po prostu. Niezwykły, niezwykły. Znaczy, to taki człowiek jak jego literatura. Znaczy, on niczego nie udaje. Znaczy, był, był, Opowiadał zabawne historyjki. Był normalny, nienadęty, nie zadzierał nosa i dowcipny. A wracał potem jeszcze do Polski, Szkworecki? Czy to była jego ta. Nie, to była je, jedyna, jedyna ich wizyta. Tak, jedyna ich wizyta. Zupełnie. Niestety, na, na, kiedy, kiedy no, dostał nominację do Angelusa, bo to jest tam wielostopniowe najpierw. Się I wiele miesięcy to trwa, tak, tak to trwa cała, cała procedura. No to ja mu napisałem, do niego napisałem i, i, i on się bardzo ucieszył, ale już był bardzo, bardzo wtedy chory. I, i on długo chorował, nie, nie, nie poddawał się, ale, ale to była choroba, no, no już jakby kierunek był jeden, tylko nie, niestety, ale walczył długo. No ale też mówi w tym wywiadzie, właśnie. Więc nie mógł już, no, to, mm -hmm. tylko nie, do, przy, do końca, przyjechać. że nie, nie mógł już przyjechać, ale. Jak już, był, jak już była ta wąska siódemka, no to zadzwoniłem do niego i poprosiłem, żeby napisał kilka słów, że nie wiemy, jak się zakończy ten jaki będzie werdykt. Ja w ogóle nie, nie sądziłem, że, że on może dostać Angelusa, bo była bardzo mocna ta siódemka, było świetne, świetne, kilka świetnych książek. Ale poprosiłem go, żeby no parę słów napisał, że w razie czego, jakby co, to, je, to ja odczytam, no i, i napisał, no i... Odczytałeś. <laughs> Dobra, ja już, ja już googlam, kiedy tak, się inżynier nie, nie, ukazał. nie, to było. to było, Angelus dostał, znaczy to jest zasada taka, że to jest... W, w następnym, następnym roku, roku. W no następnym właśnie. roku się, się ukazuje, znaczy w... w, 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 ro, w Zgłaszane są książki, które, które były wydane rok wcześniej. Ja zaraz mogę, mogę poguglać dokładnie, kiedy się, ten, kiedy się ukazał ten, ten. 2007 albo 2008, to coś takiego. Okej. Okay. Ale rzeczywiście uważasz, że przypadki inżyniera ludzkich, dusz to jest ta najważniejsza książka Józefa Szkworyckiego? No, więc powiem tak, że, że tak uważałem długo. Aha. Tak uważałem długo, że to jest to jego opus magnum. I jakoś tam myślę. Osiem, to... 2008, przepraszam. Bo... Jakoś, jakoś, jakoś myślę tak, tak do dzisiaj, ale już takiej całkowitej pewności nie mam, ponieważ ja dość późno przeczytałem cud. Który jest chronologicznie wcześniejszy. Ta, ta książka powstała wcześniej, i, i wysła też wcześniej na emigracji. Ja jakoś nie wiem dlaczego, no nie, nie, nie przeczytałem ją później. I, no i, I myślę sobie, i też wielu moich przyjaciół, którzy, którzy tę książkę czytali, uważa, że to jest. Że to jest absolutnie porównywalna i że to też jest to książka, która się e, ociera o, o arcydzieło albo wręcz jest, jest arcydziełem. Ja też tak sądzę. Ja też tak sądzę. Wydaje mi się, że ta, znaczy one są inne, bo, bo inżynier jest... E, e, Inżynier ma wiele narracji. Tak, jest, jest ten montaż taki, filmowy, tak, taki przycinanie, taki cię takie. Jest takie. Dużo szalenie, różnych języków. Szaleni, nie wdzięczny do, do tłumaczenia, bo to jest po prostu trzeba wracać do, do historii, sprzed 70, 70 stron się cofać, żeby ten język złapać. To, to było, to było trudne. I, 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 co? Nie, tam. <gry> Inżynier jest, jest jakby poetyką łatwiejszy, ale, ale nie wiem, czy nie czy, czy nierównie ważny, czy równie ważna jest to książka. Ja, ja, je, ja je stawiałbym w zasadzie na równi. No cud to też, nie, nie, nie przywiozłam go tutaj, bo to jest taka cegła, ale cud też ukazał się oczywiście w pograniczu kilka lat, kilka lat temu. I za, I za to się mogę pochwalić, że za cud to dostałem naprawdę nagrodę jako tłumacz. Szkworecki nic nie dostał już. Natomiast ja dostałem taką nagrodę, która finansowo jest kompletnie bez znaczenia. Natomiast prestiżowo już wyżej nie można podskoczyć, znaczy nagrodę literatury na świecie. To jest absolutnie najbardziej prestiżowa nagroda i, 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 i za tę powieść ją dostałem. No więc tu, tu się mogę pochwalić. Proszę Państwa, ponieważ my już tutaj około godziny dominujemy i, 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 i trochę tak, rozmawiamy. Ja przepraszam, się rozgadałem strasznie. Ale nie, no pomyślałam, że to jest po prostu dobry moment, żeby ewentualnie zapytać, czy, czy Państwo by chcieli o coś zapytać, ponieważ to jest moja... Pewnie jakaś 17. rozmowa z Andrzejem na temat szkworeckiego. W związku z tym ja już mu parę tych pytań zadałam, parę rzeczy wiem. Wiadomo, że pewne rzeczy należy powtórzyć, bo nigdy nie powtarzają się słuchacze, ale, ale po prostu być może Państwo mają jakieś pytania, które mnie się dzisiaj w tym momencie wydają już zbyt oczywiste, a, a Was by jednak coś, coś interesowało, więc może ktoś ma ochotę o coś zapytać. No jasne, to ja jednak podejdę z mikrofonem, bo skoro to jest nagrywane, tak? A okej, okay. bo, bo, bo jednak skoro jest nagrywane, to niech po prostu ci, którzy nas będą potem oglądać, niech też słyszą te pytania, chociaż ja zawsze potem mogę powtórzyć. Ale ja mogę normalnie podejść z tym mikrofonem. Spoko, będzie szybciej. Będzie szybciej. Raz, dwa, raz, dwa. Ja muszę powiedzieć, że w, moim, w, moim, w mojej hierarchii to, to gorzki świat strasznie urósł. Te, te, te krótkie nowele, które w niezwykły sposób opisują zderzenie człowieka z historią w takich krótkich formach. One są stwierdzenie bardzo podobne do Ota Pawła, Niektóre są tam historie. I, i, i to... To były historie, jeśli dobrze pamiętam, te żydowskie historie pisane jeszcze w latach 50. prawda? I, i stwierdziłem, że, że Czesi wcześniej podjęli wątek żydowski niż, niż, niż Polacy. Że, że Skworecki tutaj był, był bardzo do przodu. No te, 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 te historie są. Z, Kompletnie dla mnie oszałamiające i chciałem zapytać o jedną z nich, o kukułkę słynną. Czy, czy, to, jest, czy to jest fakt historyczny, to, to co się tam wydarzyło, czy, czy to jest wyobraźnia skworeckiego Wie pan, y, m, sądzę, że jest to fakt historyczny, ale oczywiście pewności nie mam. Te, to, tego nie potrafię powiedzieć. Y, nie, nie pytałem go o to. Ale oczywiście ma pan rację, znaczy ja, ja też się ja też. To nie jest tak, że ja. Że ja znaczy tutaj jakoś skupiliśmy się głównie na powieściach, więc, więc o, o tym rozmawialiśmy, ale Szkworecki był fantastycznym, fa, fantastycznym nowelistą. Opowiadania pisał świetne i tych opowiadań, znaczy to jest to jest wybór ten. Gorzki świat jest, jest, to jest wybór z naprawdę bardzo dużej ilości opowiadań. One są, powiem szczerze, one są nie wszystkie równe. Znaczy, nie mówię w tym wyborze, tylko to, co pisał Skworecki. Trochę jest takich pisanych no, na użytek. E, e, nie wiem, czytelników emigracyjnych, tak i by, y, Dzisiaj wydają się one dosyć już y, no, mało istotne. One są oczywiście zabawne, one są y, 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 dowcipne, one są też te, taką. Ta, ta, tam, tam są takie, to jest takie ostrze satyry, w, ale no to, to jest ta, taka, taki, powiedzmy sobie, d, d, drugi rzut. Natomiast, natomiast bardzo wiele jest, bardzo wiele jest, no on kilka tomów opowiadań wydał i, i to jest też jeszcze kopalnia do, 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 do wydobycia, do, tak, do robienia wyborów, tak, absolutnie. To ja dorzucę panu w takim razie jeszcze jednego czeskiego pisarza, który w ogóle był, miał żydowskie korzenie, był po prostu żydows czeskim żydowskim pisarzem. Jedna jego książka ukazała się po polsku w latach 60., ale bez problemu można ją znaleźć. Nie, Jiżif Weil. Hmm. Ota Filip jest nieustannie też za sprawą Jana Stachowskiego, Andrzeja. E, Ota Filip, jakby są kolejne jego książki, one się ukazują. Natomiast Iży Weil, który zmarł w 1959 roku, e, po prostu nie ma się kto o niego upomnieć. E, I e, właśnie jakoś w, w, w połowie lat 60., jeśli dobrze pamiętam, wyszła taka cieniusieńka książeczka, która nazywa się Życie z Gwiazdą. I ja, jeśli dobrze pamiętam, to ja przeczytałam, że to w ogóle była pierwsza, być może na świecie, w ogóle książka, która zajęła się Holokaustem, jakby literacko, ponieważ to jest, to jest powieść. I to jest, słuchajcie Państwo, taka powieść, w której przez cały jej czas jest to ta, straszna groza. Natomiast nie pada. Słowo Niemiec, nie pada słowo wojna, nie pada słowo żyd. To jest niezwykła, zupełnie książka. Więc jeśli e, taka tematyka. I to jest opowieść praskiego Żyda, który żyje w Pradze w czasie II wojny światowej. Więc jeśli takie, takie tematy Pana, Państwa interesują, to ja tego Izzygo Wajla bardzo gorąco Wam rekomenduję. Bez problemu to można znaleźć na aukcjach internetowych tę książkę. No, odbiegliśmy, ale to taka dygresja. No Wales jest to też jak już jesteśmy przy dygresjach, to Izzy Weil jest jeszcze autorem e, e, autorem, tylko teraz mi wyleciało. z głowy. Moskwa, Moskwa granice, Moskwa, tak, granice. Moskwa granice mhm. powieści. I druga część, której, której ja całej nie znam, bo to ona się no, były kłopoty z jej wydaniem w Czechosłowacji. Teraz się ma ukazać. Raz, raz była wydana, ale teraz się ma ukazać ponownie to się nazywa Drewniana łyżka. I to są z kolei to są dwie powieści. Takie. Hmm, hmm, Czekaj to nazywają hmm, Dokuromany, czyli takie powieści dokumentalne. Ale e, jednak schowane za powieścią. Ale za... schowane, tak, schowane. Ta, ta ubrane dokumentacja w formie, jest. Tak. Ubrane w formie powieściowej, które powstały. W latach 30. i wtedy, wtedy były wydawane. On za to, on był po prostu obiektem, stał się obiektem okropnej krytyki komunistów w tym czasie, bo one były. A zaczynał jako komunista. A zaczynał jako komunista. To, to jest o, o Rosji sowieckiej lat 30. On doskonale znał te, te, ten, i to jest przejmująca, przejmująca, um, przejmujące o, o, obie, obie książki. No, ale jeden o tylko jeden to, jeden to, fragment dykresja. się ukazał po polsku, chyba zdaje się, kiedyś w literaturze na świecie. Poza tym tego, jego Wajla po polsku nie ma, poza, e, poza tym Życiem z Gwiazdą. E, robię oczko do Pogranicza, może też. Ołgorzato e, e, już notuje. No właśnie, właśnie. Znaczy, ja, ja to przeczytałem i, by, i byłem poruszony, chociaż. To chyba nie jest. Nie, znaczy chyba to nie jest dla mnie, no, tak jakoś nie, nie porwało mnie to, aczkolwiek, aczkolwiek doceniam. No, doceniam książę. Dobrze, y, proszę uprzejmie. I, no jest jeszcze Jerzy Langer, bo wprawdzie to jest opowieści hasyckie, ale, ale na szczęście też mamy po polsku jedną przynajmniej książkę. Chciałem wam też przypomnieć, że Kukułka i inne opowiadanie to jest pierwsza książka Szkworeckiego, które Pogranicze wydało. To Historię jest... Kukułki Historię chyba taki, taki był tak, tak, taki to był tytuł. Janek Stachowski tak, to, to tłumaczył. Tak. Ale Andrzeju, chciałem ciebie spytać, bo powiedziałeś o tym, jak ustalasz sobie hierarchię samych książek Szkworeckiego. Ale jakbyś ustawił Szkworeckiego i te książki na tle literatury czeskiej? Ja powiedziałem na wstępie, że to jest ulubiony nasz pisarz, ale tamta korona czeska to jest Kundera, Hrabal i Szkworecki. Tutaj był wspomniany jeszcze przez Adama Ota Filip. No, są inni pisarze. Gdybyś ty miał ocenić z tak swojej perspektywy właśnie, jakbyś usytuował Szkworeckiego w tej, w tej koronie czeskiej literatury? No, znaczy, mnie jest on najbliższy. To, 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 to już powiedziałem. Z Kunderą jest, jest kłopotliwa sprawa, jeśli chodzi o, o, o jego recepcję w, w Czechach. To jest na, dłuższą, na dłuższe opowiadanie, więc nie będę się tutaj zagłębiał w szczegóły, ale znaczy powiem w skrócie tak, że, że Kundera y, 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 niesłusznie, by, niesłusznie był po, posądzany o to, że on. Nie chce, nie, nie chce, że się obraził na Czechów i nie chce im dać prawa do, do druku. On po prostu miał. Pewną fobię na temat przekładów swojej, swoich tekstów na obce języki. Ale trochę tak jak Ota Filip też przecież. No, ale wiesz, ale, ale nie tak, nie aż tak. No. I uważał, że powieści pisane po francusku, a on już od lat 80. pisał wyłącznie po francusku, że on powinien sam przetłumaczyć. Ale ponieważ na to nie miał czasu, no to, no to się te, te książki nie ukazywały. Dopiero w ostatnich, w ostatnich latach życia, kiedy on zrozumiał, że, że nie będzie w stanie tego zrobić po prostu, to jakby namaścił tłumaczkę Annę Kareninową, która. Która e, e, po prostu zaczyna tłumaczyć, i wy, wy wychodzą te, te, te książki jedna, jedna po drugiej. Więc, więc, więc jeśli chodzi o, o e, ogląd Czechów, to, to oni właściwie kundery nie znają. Współczesnego, to współczesnego. Znaczy, znaczy no, ja powiem późnego. szczerze, ja kundery, kundery m, tego francuskiego nie cenię. Ja uważam, że, że to jest zdecydowanie słabsza literatura niż, niż Żart, niż Śmieszne Miłości, niż Księga Śmiechu i Zapomnienia. No, no te wszystkie jego, jego czeskie... Te. Oczywiście podziwiam, że był w stanie przestawić się na na zupełnie obcy język, no, nie, nie jego rodzinny język, bo, bo nie miał nic wspólnego. Nikt z rodziców nie był Francuzem, czy francuską, czy nie, nie miał rodzinnych tych to był absolutnie nabyty język, więc to jest, jest wyczyn, ale to niestety coś za coś. No, to, to jest no, to jest słabsza, to jest słabsze um, to jest u, 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 upraszczający język, to jest, to, to jest inna poetyka, po prostu. E, więc, ale no, to mówi o swoim, swoim odczuciu. Hrabal jest e, jakoś trochę w Czechach zapomniany ostatnio. E, mało się go wydaje. E, Faktem jest, że ten rynek się nasycił. Tam Hrabala wydawano bardzo często, bardzo dużo, e, kilkakrotnie te same te same książki. Tak, no dzieła zebrane, Dwie, wiele, pod, wielkie. Dwa razy edycje, dzieła zebrane, tak. dwa razy dzieła zebrane się ukazały w, w, w większym wydaniu, w mniejszym. E, więc e, więc te, ten rynek jest nasycony, ale no, jakoś tak. Myślę, że niezasłużenie hrabal jest, jest zapomniany i że, że do hrabala się wróci. Natomiast Skworecki jest obecny. Jest tam obecny cały czas. Może, może też dlatego, że jest i nagroda Skworeckiego, jest akademia Skworeckiego, taka literacka. No, jest parę jakichś. Te, i takich inicjatyw, które przypominają je, jego, ale jest wydawany, jest, jest wznawiane są te, te jego książki. Nie ma myślę, nie ma myślę nikt, nikt z tej trójki. Nie mam, jak mi się wydaje, nie ma takiej pozycji, jaką w okresie międzywojennym miał, nie wiem, czapek czy wanczura. Ale że jest ta... w ogóle pisarz, który ma taką pozycję no nie, dzisiaj nie w Czechach? Ma chyba, nie ma chyba, tak. prawda? Iż chyba nie ma Też takiego pisarza. mi się tak pisarza. wydaje. Nie ma chyba takiego pisarza, tak mi się wydaje. Natomiast no, myślę, że mu, że mu nie grozi zapomnienie przez, przez dłuższy czas. Skworecki sam siebie określał jako entertainer, taki bawicz, za, zabawiacz. I gdzieś tam, w którymś, nawet może w tym moim, nawet w tej może, może mojej rozmowie, ale może w jakimś innym wywiadzie, mówi, że a jak jeśli by ze dwie moje książki zostały, to, to by nie było źle. No, może to jest i dobre, mówi, ale nie wiem. No zobaczymy za, za 50 lat. No to to o saksofonie właśnie mówi, że a, no może właśnie, to jest dobre, no tak. nie wiem, zobaczymy, tak, tak. No jest jeszcze jedna książka, o której Szkworeckiego, o której dzisiaj w ogóle nie wspomnieliśmy, bo, bo, jej, bo ona nie istnieje na rynku polskim, i to jest, to jest dla mnie zdumiewające, a książka jest absolutnie wybitna. Myślę, że to byłaby ta trzecia naj, najważniejsza książka Szkworeckiego, czyli jego debiut tchórze. No truże, to jest po prostu. Okej, okay, no ale wyszły po polsku, tylko No co... wyszły, no ale wyszły raz i, i jakoś nie. Okej, okay. Ona jest nie, nie, ale, nie istnieje. Ale na czy ty rynku. myślisz, że trzeba by ją dzisiaj przełożyć jeszcze raz? Nie, nie, nie myślę, nie myślę. Mhm. Nie, myślę. I nie, nie, znaczy, bardziej, wiesz, nie. no bo mówię też o tym, że istnieje rodzaj takiej e, teorii. Ja jestem nawet skłonna jej przyklasnąć, że co kilkadziesiąt, nie wiem, dwadzieścia lat, jednak pewne wielkie, e, wielka literatura Słuchaj. mogłaby dostać nowe tłumaczenie tak. po to, żeby. To, to, to znaczy, może tak, może nie. To znaczy, na pewno nie jest to tak, że, że, że każda wielka co Po dwu, 20 lat minęło, to pach, no, tłumaczymy. Oczywiście, tak, tak się nie da. No. Nie. Więc, więc tak nie. I ja generalnie nie uważam, żeby... Znaczy, język się starzeje, to jest oczywiste. I, 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 i pewnie co, co jakiś czas te, te przekłady nowe powinny się ukazać. Ale nie wszystkie... Nie, nie, nie wszystkie nie, nie, w, nie w każdym przypadku taki nowy przekład jest potrzebny, być może byłby potrzebny wyłącznie jakaś redakcja nowa. Ja się ja akurat o, o przekładzie pani Witwickiej tchórzy jestem, mogę się wypowiedzieć tylko w jak najlepszy w najlepszych słowach, bo, bo to jest uważam naprawdę świetny przekład. Ja go czytałem niedawno stosunkowo, ponieważ dałem się nabrać. W Czechach się ukazało, ukazali tchórze z taką, z takimi, z taką reklam, kampanią reklamową, że nie, niecenzurowana, pierwsza, pierwszy raz niecenzurowana wersja tchórzy. No więc ja jak idiota kupiłem tę te, te, te książkę i ją przeczytałem. Okazało się, że to nie jest żadna niecenzurowana, nieocenzurowana wersja, tylko niezredagowana. No. No, ale, prze, ale z tego powodu przeczytałem na nowo przekład pani Witwickiej, żeby się, zanim jeszcze przeczytałem tę nie, nieocenzurowaną wersję szkworeckiego tchórzy, to przeczytałem przekład pani Witwickiej, żeby się przekonać, jak... jak, 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 jak ten. Jestem absolutnie przekonany, że to jest przekład, który się... Które się dzisiaj świetnie czyta. Pewnie tam jakieś drobne redakcyjne w dialogach trzeba by było zrobić zmiany, no bo tam jest sporo slangu młodzieżowego. No Które slang... się szybko starzeje. Szybko się starzeje, to nie o to chodzi, żeby, żeby zastąpić go współczesnym slangiem, ale zastąpić go slangiem jednak no nie sprzed 50 lat, tylko może sprzed 20. No to... Jakoś tak, tak bym to widział. Żeby on nie był za bardzo, za bardzo współczesny, bo to by było anachroniczne. Ale tchórze nie byli wznawiani, tak? Od nie, tych 70. -tych nie, lat. Nie, raz wyszli. W dodatku ta książka wysła w sposób zupełnie nie, niebywały, bo ona się ukazała już w czasie, kiedy Skworecki był na emigracji. I w Czechosłowacji już nie było takiego pisarza jak, jak Józef Skworecki. Oficjalnie on przestał istnieć. Natomiast w Polsce ten przekład się ukazał. Parę było takich przypadków. Oczywiście z, z takim ideologicznym wstępem towarzysza Nawrockiego, który potem był w latach 80., był tym sekretarzem do spraw kultury, chyba KC. No, tak, taka dosyć. No dwuznaczna postać, powiedziałbym tak delikatnie. No ale to się ukazywało, no, to, to się ukazywało. Jeszcze, jeszcze... No to się ukazało w wydawnictwie Śląsk w tej serii literatury. To się literatury... W, właśnie, którym to, towarzysz Nawrocki wtedy kierował tym, tym wydawnictwem. Więc, więc to się, no tak, tak się to, tak, i od tego czasu... Ani razu nie było, nie było, nie było to wznawiane. Ja jakoś nie miałam tej świadomości, bo u mnie stoją ci tchórze. No tak, pewnie... u, u mnie też, ale jak ktoś, o, o, ktoś ode mnie pożyczył i nie oddał, to ja trzy lata polowałem na to na, na, w internecie i w końcu mi się to udało odkupić, ale, ale nie jest to łatwe. Mhm. E, czy mają Państwo jakieś pytania? O, czy... to, to, na, tam. Tak. Mamy tutaj panią. Mm -hmm. e, mam pytanie o spyficnym e, czeskim humorze, e, jestem tutaj na rezydencji z Ukrainy i e, czasem współpracuję z czeskim centrem w Kijowie i jakoś dostaję linkę od Lucy Rże Horżiczkowo e, z Brona. To była dyrektorka centrum. В Харкові цілий час джала. Я навіть не знаю, ми достаємо директорки чеського центру. Прошу зрозуміти, що час є вдома в Україні, але достаю чехів. Джала резиденція будинку слово, в комусь в latach 30-х мішка українські. Там джава резиденція міжнародна і хто прошедше. Zrozumieć tam, pojechał, cieszy. Pytają na tym linku, którym ona mnie e, nagraniu e, wysłała, e, czy oni boją się. I jeden e, poet, niestety zapomniałam teraz jego na nazwisko. E, nie, nie boję się, mam, mam kabat, mam czapkę. <grywy> super, po prostu super odpowiedź e, w tej sytuacji. No, wojna, tak. Jak oni tak mogą w takich pogranicznych, na zdaniem pana, sytuacjach, tak, takie dowcipy po prostu cały czas rzucać, tak? No y, wie pani, to trudne pytanie, bo ja z, z, w, wiele lat u, usiłuję to, to rozgryźć. rozgryźć, ale jakoś mi się nie udało. No. Znaczy, y, bo, bo, bo jest niewątpliwie tak, jak pani mówi, y, to jest z jednej strony pewien stereotyp, który mamy, że Czesi to właśnie piszą takie, takie właśnie zabawne i, 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 i takie, takie hardkorowy dowcip i, i po bandzie. I, i, i ale, ale coś w tym jest. Rzeczywiście no mają, mają troszkę inne poczucie humoru, może większe ni, niż my. my rzeczywiście taka, taka ironia czy autoironia w, w literaturze czeskiej jest Zdarza się częściej. E, m, takich, e, znaczy w Polsce, w polskiej kulturze, no nie wiem, mrożek. E, 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 I długo Cześć. nic. No właśnie, to się, no nie, głowacki, no, no nie, no paru by się znalazło, i redyński, ty, ty, no paru by się znalazło, ale nie mamy, no to prawda, to prawda, więc rzeczywiście co, coś jest, Coś jest w tych czeskich głowach, czego nie ma w polskich. No, no dobrze. Proszę Państwa, jeszcze ktoś, czy... Tak, 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 tak dobrze. Trzy, trzy Mat. A już mam, mam mikrofon? Dobrze. Mam trzy pytania. Pierwsza rzecz. Ten piszczatowski. Ja mam wrażenie, że to na dwójce słuchałem tego słuchowiska, saksofon basowy. Czy, czy, on, czy on jest gdzieś w podcastach, to, to jest takie pytanie. To trzeba po prostu poguglać. Sądzę, po, po, sądzę, że to jest hmm. słuchowisko, sprzed, skoro jest sprzed tych mniej więcej 10 lat. O, więcej, więcej. 12, to może nie być w podcastach, aha, bo po prostu nie było wtedy aha, podcastów. Aha, aha. Nie mówiąc już o tym, że e, słuchowiska rzadko trafiają do podcastów, bo są tak, obwarowane tak, całą tak, masą tak, praw tak, autorskich. Tak, tak, ja ale może w, w archiwach radiowych. No ale do archiwum, kto ma dostęp. No tak, aha, Teraz już aha. nawet ja nie mam, bo nie pracuję w radiu. A. Czasami prze, <noise> przez krótki czas czasami te, te, te słuchowiska są, a potem już. A, je, a potem są znikają. Trzeba, mm. trzeba polować albo pisać mm. do radia, żeby wznowili. Jest stulecie e, urodzin. Szkworeckiego, można się tego spróbować podomagać po prostu. Jako słuchacze mają Państwo do tego prawo. Uważam, czyli trzeba po prostu parę maili wysłać gdzieś tam do jakiegoś działu programowego, i już i spróbować. Oczywiście Andrzej Piszczatowski robił nie tylko czeskie adaptacje, ale czeskich robił sporo. Pamiętam, że robił. Takich, z, z takich opowiadań cze, czeskiego żydowskiego pisarza Wiktora Fischla, które ja tłumaczyłem, też robił taką, takie słuchowisko z, z kilku różnych, łącząc kilka różnych. Bardzo, bardzo to był naprawdę utalentowany twórca radiowy. Tak, nachod na chod chodził mi po głowie. Ja czytając Inżyniera ludzkich dusz, marzyłem o tym, żeby tam pojechać, bo on jest taki, taki namacalny, taki, taki, no, taka, taka mityczna kraina i się zastanawiam, czy, czy jest tam po co jechać, czy tam są jakieś ślady. Jest, yes, tak? Jest, yes, jak najbardziej. Znaczy, wie pan, ja też się wybieram na taki, no przynajmniej żeby tam, bo ja byłem ze, ze trzy razy w nachodzie, ale na chwilę. I na przykład bardzo sobie wyrzucam, że, że nie poszedłem, nie, 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 nie zdążyłem po prostu być w z, słynnej knajpie Port-Arthur, gdzie, gdzie tyle rzeczy się rozgrywa w w, 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 w u i która do dzisiaj działa. Oczywiście tam, gdzie oni grali, grali właśnie ten, ten jazz. To, to jest dzisiaj już zupełnie inna, inna pewnie knajpa, ale jednak hotel Beranek jest, jest bardzo odnowiony, odrestaurowany, bardzo dobrze wygląda. No i można też w ogóle chodzić szlakiem z Ja se obiecuję. Zwłaszcza, że mam, mam przyjaciela, który. Mieszka no, blisko, bo w Broumowie, więc to jest dosłownie tam pół godziny drogi. Także obiecuję sobie, że się, że się wybiorę tam na 2-3 dni i sobie pójdę tym. To może śladem. nam się uda kiedyś zrobić taką wycieczkę z panem. We wrześniu, no. No. we wrześniu robimy z Tomkiem Maćkowiakiem taką wycieczkę po śladem tych księży kościoła prześladowanego. Wie pan, to ja musiałbym najpierw sam tam pojechać, żeby, żeby się sprawdzić. przygotować, no, bo, bo w ciemno to trudno, ale to pomysł dobry. Na rynku jest, na rynku jest pomnik, ławeczka oczywiście, więc można się też ze Szkworeckim sfotografować. I tu taką mam refleksję, bo słuchałem relacji z festiwalu Olgi Tokarczuk i tam jest bardzo dużo osób, twórców związanych z próbą przywrócenia literackiego historii regionu, prawda, tych Sudetów północnych, tych, które są w tej chwili u nas w Polsce i widzę jaki Wysiłek to jest dla nich, jakimi oni okruchami karmią się, żeby, żeby coś wycisnąć z tej historii, coś, coś opisać. Natomiast po tamtej stronie południowej, ponieważ tam Czesi zostali i był Skworecki, to jest po prostu zatrzaśnięte w niesamowity sposób. Oni, oni, oni to mają tak. Bez wysiłku te historie Sudetów, prawda? No tak, wie pan. To w ogóle cała, cała, cały ten region to jest taka, takie niezwykłe zagłębie no, cała historia literatury czeskiej, bo albo, w, albo w właśnie w Nachodzie, albo w Broumowie się urodzili, poczynając od XIX wieku. Bożena Niemcowa, czyli taka, nie wiem, Orzeszkowa, orzeszkowa, orzeszkowa konopnicka, Polska. No, albo Konopnicka. Albo konopnicka. Mm -hmm. e, e, Alois Irasek, czyli taki Sienkiewicz e, e, czeski. A potem z, z, w XX wieku, tam się urodzili e, nie Karel Czapek, ale Józef Czapek. Karel się urodził troszkę chyba. Gdzieś, gdzieś bliżej Pragi, nie pamiętam już gdzie, gdzie, ale w każdym razie nie tam. A ten w, w Chronowie się chyba urodził y, 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 Józef Czapek, brat Karela Czapka. Tam się urodził, no też, no właśnie, w Nachodzie Skworecki, ale w Nachodzie też się urodził, czy w Chronowie się urodził y, Egon Hostocki, którego, którego bardzo, bardzo, bardzo. T, 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 czytam teraz i, Też i, i mnie fascynuje. Też wyszedł w pograniczu. Też wyszedł w pograniczu, tak. Całkiem niedawno. I y, 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 także to jest no, niezwykle. No, tutaj już nie mówię o takich mniej, powiedzmy sobie, sztandarowych pisarzach, ale z takiej, z takiej absolutnej czołówki literatury czeskiej to tam masę, masę pisarzy się y, urodziło. Y, wie pan, no, no to jest tak, że. że y, z tym, z tym odkrywaniem wspólnym to jest tak, że trzeba, trzeba, muszą obie strony chcieć. No. I, I wiem, że ja mam nadzieję, że teraz się to jakoś zmieniło, bo, bo zauważyłem, że w ostatnim, w ostatnim znaczy tym, tym tegorocznym festiwalu, który Olga robi, czyli w tym, w tym Góry Literatury, że. Już tam są, już jest jakiś wątek czeski, i partnerzy z, z właśnie z tego euroregionu. Natomiast ja byłem, byłem tam ze, ze 4 czy 5 lat temu, rozmawialiśmy wtedy z Olgą i, i ona bardzo się, no jakoś skarżyła się, że po czeskiej stronie nie ma odzewu i że... że no, nie, 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 ma takiej, nie, nie ma takiej współpracy. To, 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 co na przykład funkcjonuje i co się udało i od wielu lat w, w Cieszynie i Czeskim Ciesynie, oczywiście dzięki też głównie wysiłkom Polskim, polskim. ale świetnie funkcjonuje, bo uciekasz, jest... uciekasz od mikrofonu, wiesz, nie nagrywasz. Bo jest się. Kilka, różnych, kilka różnych, inicjatyw. No przede wszystkim kino na granicy, ale też Teatr na granicy, no i, i, i czy bez granic, w tej chwili, i parę różnych inicjatyw, jakieś. No to poczekaj, to od razu za, za, zaprośmy Państwa Ta. bardzo gorąco. Zaplanujcie sobie przyszłoroczną majówkę od 30 kwietnia do 4 maja 2025 roku w ramach fantastycznego filmowego festiwalu Kino na Granicy. Równolegle, jakby będąc częścią tego filmowego festiwalu, odbywa się wielki festiwal literacki, może nie tak wielki jak góry literatury, ale myślę, że mocno im nie ustępujemy, bo my mamy w ciągu tych pięciu dni, 15, 3 razy 5, 15, 15 spotkań, a czasem i 20 spotkań 3-4 spotkania literackie dziennie. dziennie i przyjeżdża tam mnóstwo. No już po prostu robimy plany na, na, na ten 2025 rok. I naprawdę, jeśli wszystko, się nam powiedzie, to przyjadą do nas takie gwiazdy, których parę, parę lat nie było. Polski w Cieszyn Polsce. i czeski cieszy. Tak. Od... Tak, bo tu siedzi pani dyrektor. Szefowa, szefowa kina na granicy, Jolanta Dygoś. Ale nie nagrywasz się. Nie nagrasz się, Aha, nie nagrasz się na wideo. Kino e, na granicy. Festiwal nazywa się Kino na granicy. A i w trakcie literatura jest na literatura na granicy. To jest I razem, było, w tym samym czasie. W tym samym czasie. Równolegle są projekcje filmowe i też spotkania literackie, które mają taki charakter wyszehradzki. Autorem, jak mówiłam, jest Andrzej Jagodziński, Teresa Drozda, Ania Maślanka. No i mamy już plany i temat, może Andrzej powiesz, przyszłorocznej edycji i w tej chwili zapraszamy, jesteśmy na etapie zapraszania gości. Znaczy my się staramy, żeby to było takie... Wielo wątkowe. wątkowe i wielopłaszczyznowe. Znaczy, na, co roku mamy przynajmniej jeden dzień albo jedną jedną jakby jedno, jeden cykl poświęcony literaturze non-fiction. E, bardzo, bardzo, bardzo się to podoba publiczności i też no, dzięki temu, że nam. Że, 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 się, że się przyjaźnimy z różnymi twórcami reporterami polskimi. No, to Chętnie do nas przyjeżdżają, no, to, tak, to, tak to powiem, ale też staramy się, żeby tam był dzień czy, czy cykl poświęcony poezji. I takie jest, jest oprócz takich. Klasycznych, klasycznych, typowych spotkań, spotkań autorskich, autorskich jeden, na jeden. jeden na jeden, czyli rozmowa z, z, z pisarzem. Tutaj, tutaj to przeważnie są autorzy, którzy, których książki właśnie się ukazały albo przekłady ich książek się ukazały. Czescy i słowacy, trochę węgierskich nam się czasem, czasem udaje. Nie, to również staramy się, chce, chcemy takie czy ro, robimy co roku taki, taki jeden albo dwa wiodące, wiodące tematy. I na przyszły rok zaplanowaliśmy sobie coś, co tutaj na pewno na pewno Krzysztofowi i Małgosi jest bliskie, bo właśnie to, to robią od, od wielu, wielu lat, czyli e, e, Chcielibyśmy porozmawiać o pamięci, a, a konkretnie o, o złej pamięci. Znaczy to o czymś, czego my nie lubimy pamiętać, czego nie chcemy pamiętać, wypieramy. I to chcemy zrobić takie dwie debaty. Jedna by była dotyczyła takich, tej złej pamięci społecznej, a druga takiej tej osobistej, prywatnej. Jest, jest wiele, wiele literatury, i, 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 no i no, więc to, 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 tak, to takie no, rzeczy. Większość... Ale też chcielibyśmy zrobić jedną rozmowę, nie wiem czy nam się uda, o takim zjawisku, o którym ja szczerze mówiąc prawie nic nie wiem, a chciałbym się sam dowiedzieć. To znaczy o literaturze dla młodych. Młodych, Janka. Młodych, tak, młodych dorosłych. To jest pewien fenomen, który, który jakoś istnieje, a ja o tym wiele nie wiem. Więc ciekawy jestem tego, no, po prostu. A, a, a już wiemy, z kim, kogo moglibyśmy poprosić o, o to, żeby nam poopowiadał. Też nie wiem, czy w przyszłym roku, ale, ale, ale chciałbym, żeby się, żeby się odbyła rozmowa o zjawisku, które nie jest mi bliskie i, i na którym się kompletnie nie znam, ale które jest ważne w, dzi w dzisiejszej kulturze także literackiej, czyli o komiksie. No, ten komiks przeszedł jednak pewną, pewną ewolucję. A czeski komiks też jest bardzo mocny czeski... i w, w, o czym też być może Państwo nie wiedzą, ale bardzo dużo czeskiego komiksu się ukazuje po polsku. Jest też wydawnictwo, które się specjalizuje w wydawaniu czeskich komiksów w Polsce. Znaczy no, przekłada, a potem obrazki zostają te same wiadomo. No więc, no więc to, 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 staramy się, żeby to było zróżnicowane, żeby to było dla różnych, dla różnych grup czytelników wiekowo i, i zainteresowaniami zróżnicowanych. No dobra, to była dygresja. Mamy jeszcze chyba ostatnie pytanie od pana, tak? I, i będziemy kończyć. Dziękujemy za zaproszenie. Jesteśmy ze Śląska, na pewno przyjedziemy. O, super. To już radzę rezerwować noclegi. Ostatnie moje pytanie, bo tutaj jeszcze koleżanki chcą o coś zapytać. Czy myśli Pan o napisaniu życiorysu Skwareckiego? Nie, wie pan nie, nie, nie myślę. Yy, yy. Ale by, 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 wiem, że się ukaże. Chyba jeszcze w tym roku, po, po wakacjach, ukaże się duża biografia. Eh, tak, tak. Eh, rozmawiałem z autorem, teraz byłem niedawno w Brnie i rozmawiałem z autorem. Zapomniałem na, na, nazwisko, ale poważny, poważny autor. Eh. Trochę, trochę, mnie, trochę mnie zmartwiło, że to będzie duża książka i że ona ta, że będzie w dwóch częściach. Że ta pierwsza część tylko się ukaże w tym roku i ona będzie do czasu emigracji, a druga, będzie, druga się ma ukazać no, za jakiś czas i, i to będzie, będzie następny ten okres jego emigracji. No, znaczy. Pewnie były jakieś powody, żeby tak, tak, to, tak to wyglądało. Ja no, trochę się obawiam, bo jest zły, zły zła. Mm, Pasa dzielonych biografii. Tak, tak jest, tak. Zła pasta <laughs> dzielonych biografii. To jakoś w Czechach się nie udaje. Biografia Kundery jest po prostu ta, która się ukazała no jest po prostu fatalna, skandaliczna wręcz. I, i na pewno, je, na, na pewno nie jestem zainteresowany, żeby ją nawet przeczytać, nie mówiąc już o, o, o tłumaczeniu. Przeczytałem 40 stron i już wystarczyło mi, żebym wiedział, że ja tej książki nie chcę czytać. No dobra, jak mają państwo jeszcze siłę, to odpowiadajmy na te pytania. I, a ja chciałam zadać... Tak, tak, słychać, słychać. I gdyby pan zechciał wskazać na te cechy, za które pan kocha Czechów. Bo my, to znaczy ja z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że no ja Czechów nie znam. Prawda? Czytam jakieś wyrywki, ale no nie mam wizji Czecha. I za co pan ich kocha, to pierwsze, a drugie, czy jest jakieś specyficzne podejście czeskie do radzenia sobie z totalitaryzmem? Wie pan, zacznę od drugiego, bo ono paradoksalnie wydaje mi się łatwiejsze pytanie. Znaczy... No. Znaczy, Polacy nigdy w swojej historii tak naprawdę nie byli. Nie, znaczy, by, byt narodowy Polski nigdy, istnienie narodu nigdy nie było tak na serio zagrożone. Owszem, germanizacja, rosyfikacja, ale. Fizyczna, fizyczne istnienie narodu nie było zagrożone. Bo, bo nas jest dużo, dosyć. No. Podczas kiedy w przypadku Czechów było trochę odwrotnie. Znaczy, było to tak, że, że w XIX wieku na serio się zastanawiano, czy warto w ogóle czy warto, żeby Czesi byli Czechami. A może powinni pisać po niemiecku? Przecież to jest poważny, duży język. Po co pisać w małym języku? Więc, wie pani, no, radzili sobie w sposób taki, żeby z jednej strony być zdroworozsądkowi, żeby nie szarżować za bardzo, z drugiej strony. No, humor ich bronił. My, myślę, że, że, taki, że taki, taki dystans do, do, do siebie jest do, dosyć istotny. No i to jest jakoś też pytanie odpowiedź na to, na to pierwsze pytanie. Znaczy ja za co, za co ich lubię? No, za, za co lubię ich za to, że nie wszystko biorą tak całkiem na serio. Wiem, że są sprawy, które, o których trzeba mówić serio, ale nie sądzę, żeby mówienie cały czas na wysokim C było konieczne. Ja, ja nie bardzo lubię patosu, który istnieje u nas, znacznie częściej występuje niż, niż w Czechach. Zgadzam się, zgadzam się z tym, że y, y, o sprawach poważnych można mówić czasem z przymrożeniem oka, ponieważ y, to wcale, wcale nie umniejsza wagi ty, tych spraw. Czesi to potrafią, my sobie z tym nie bardzo radzimy. D dużo jest takich. Y, Dużo jest takiego nadętego pustosłowia w naszej rzeczywistości. W Czechach wydaje mi się to mniejsze. Ale oczywiście wie Pani, to jest tak, że ja, ja mieszkałem długo w, w, w Czechach i mieszkałem długo w Słowacji. Mieszkałem 11 lat w Pradze, mieszkałem ponad 10 lat w Bratysławie. I Im dłużej mieszkałem. Tym bardziej mnie irytowali Czesi i Słowacy. No. Więc to jest, to, 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 to uznałem, że trzeba się stamtąd wynosić po prostu. No, że już za bardzo za bardzo wie pani, za bardzo się przejmowałem ich problemami. A oni się tymi swoimi problemami przejmowali zdecydowanie mniej prawdopodobnie Nie, niż tak. ty. No właśnie. Tak to, tak, to tak często jest. Ja mogę do tego tylko dopowiedzieć, że wydaje mi się, że w literaturze przynajmniej Czesi są. W tym sensie bliżej realnego życia i umieją to w, w tej literaturze oddać, że nawet w najtragiczniejszej sytuacji. Nie wiem, siedząc w piwnicy, czy nie, teraz oglądałam filmy dokumentalne o wojnie w Ukrainie właśnie na kinie na granicy, siedząc w, w podziemiach metra, chowający się mieszkańcy ukraińskich miast, no kurde, normalnie żyją. Dzieci się śmieją, grają w piłkę i w tym sensie, i, czyli z jednej strony są w tragicznej sytuacji, z drugiej strony żyją normalnie. I Czesi umieją to też zamienić na litry. Literaturę, to znaczy zobaczyć, nie wiem, normalność czy zwyczajność trochę nawet w tych, właśnie w tych tragicznych sytuacjach i właśnie napisać to. I myślę, że to jest coś, co nas trochę przyciąga do tej czeskiej literatury, właśnie ta, to, to, to żonglowanie tym, 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 co jest tragiczne i tym, co jest śmieszne, ponieważ to się w życiu po prostu łączy. Nie jesteśmy non-stop rozbawieni i roześmiani i, i non-stop nie jesteśmy załamani czy obciążeni jakimś czymś właśnie strasznie tragicznym i traumatycznym. I jakoś ja tutaj szukam też wiesz, tego, 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 tego dlaczego... Nas tam tak ciągnie, dlaczego my tak właśnie widzimy przede wszystkim te, te pochodę, czy, 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 czy właśnie ten dystans, czy poczucie humoru, czy jakkolwiek to jeszcze określimy. No, no jakbyśmy wrócili klidek do. na przykład, klidek. No. Czyli spokój no spoko. Nie, spokojek nie, spoko. E, jakbyśmy wrócili do, do Skworeckiego, no to właśnie, no, no właśnie, Skworecki jest takim do, do, chyba do, dobrym przykładem. Przecież to jest tak naprawdę historia no, dramatycznego pokolenia, które, które w dr dramatycznych okolicznościach musiało żyć e, te pokolenia tragicznego e, i, i no, znaczy, ja nie, nie jestem w stanie zbyt wielu, nie byłbym w stanie zbyt wielu polskich, polskich tekstów literackich przytoczyć, które by no, można było porównać z całą historią, którą, którą opowiada Szkworecki, bo przecież to jest, przecież to jest, też czas no, straszny, no. czas wojny, czas, czasy stalinowskie, zamordyzmu, zamordyzmu więzień, cenzury, więzień, cenzury wszystko no po prostu wszystko, a jednocześnie to nie są książki, które są zabawne, ale w, w których jest jednak, o, to jest to opowiedziane tak, że, że dla mnie jest to wiarygodne, dla mnie to jest wiarygodne. Wiecie Państwo, ja kiedyś nie bardzo wiedziałem, nie, nie bardzo wiedziałem, jak to, jak można mówić, że a, że tam w, w coś w czasie wojny, że myśmy się bawili, ten. no tak, no. B, tak, tak było też. No, człowiek jest młody, inaczej, inaczej przeżywa rzeczywistość, i, i, a inaczej przeżywa człowiek 60-letni. U Skworeckiego jest ten, jednocześnie ten dramat młodego pokolenia, które, które po prostu musi żyć w takich strasznych czasach, a jednocześnie, które żyje, no, bawi się. Gradzes! Y y Gradzes, gra tak. Chodzi na randki, pije piwo, wino, no, tak jak było, no, bez, bez, bez wielkich słów. Myślę, że to jest, to jest coś, co, co mnie, co mnie w, w, w Czechach fascynuje, bo jest, tego, jest takiego podejścia znacznie więcej niż u nas. Tak, Proszę Państwa, chyba myślę, że. Kończymy. Chyba, że ktoś koniecznie jeszcze chce o coś zapytać. Jeśli nie, to bardzo, bardzo pięknie dziękujemy. Andrzej Jagodziński. I, i Teresa Drozda. <głosy> <głosy> bardzo dziękujemy. Dziękujemy za gościnę, za spotkanie. Czytajcie czeską literaturę, bo, bo to jest po prostu przyjemne. Bo warto. Właśnie.